Telefon tak fajny, że aż za nim mówiłem, a tak zupełnie serio to trochę przewiała mnie klima, więc przepraszam za mój głos, ale telefon też niczego sobie, więc zapraszam na recenzję Zenfona 9. Asus od jakiegoś czasu walczy w segmencie małych smartfonów i robi to naprawdę z dużym powodzeniem. Zenfone 9 jest kontynuacją serii, po całkiem udanym Zenfonie 8 postanowili oni odświeżyć swojego małego flagowca. Zacznę od wyglądu samego smartfona, bo może się on Wam spodobać. Tył co prawda jest plastikowy, natomiast jest chropowaty, co przede wszystkim raz, że ładnie wygląda, a dwa, że jest bardzo praktyczny. Nie palcuje się tak bardzo, świetnie leży w dłoni, no i dodatkowo jest bardziej wytrzymały. Nie musicie się bać o to, że kiedy położycie telefon na stole, to on Wam się porysuje, bo tutaj nawet piasek mu nie straszny. To co się wyróżnia, to dwie bardzo duże soczewki aparatu, które na pierwszy rzut oka powiedziały mi: jesteśmy takie duże, że na pewno robimy super zdjęcia, nie jest aż tak kolorowo, ale o tym później. Z przodu smartfona mamy dyskretne wycięcie na kamerkę w lewym górnym rogu, wkomponowaną maskownicę na słuchawkę, no i właściwie tyle. Telefon sam jest dość gruby, bo ma aż 9,1 mm, więc nie jest to najcieńszy smartfon, natomiast ciosana bryła, przypominająca troszeczkę budowę iPhone'a 13, może się podobać i na pewno jest wygodna w użyciu. Czujemy, że trzymamy coś w ręku, a nie, że zaraz nam się wyśliźnie. Jeśli chodzi o wymiary smartfona, grubość to 9,1 mm, szerokość 68,1 mm, natomiast wysokość to 146,5 mm, co powoduje, że jest to jeden z bardziej kompaktowych smartfonów, które naprawdę bardzo wygodnie się trzyma. Jeśli chodzi o konkurencję dla Zenfona 9, tak naprawdę Xperia 5 Mark 3, Samsung S22, iPhone 13 mini i na tym właściwie lista się kończy. Mówię oczywiście o telefonach, które mają flagową wydajność, a jednocześnie niewielki rozmiar. Przechodzimy dalej, odblokowujemy naszego smartfona czytnikiem linii papilarnych umiejscowionym w przycisku blokady na boku obudowy. Jest on na tyle fortunnie na szczęście umiejscowiony, że idealnie palec wskazujący spada na niego, czy też kciuk, kiedy trzymacie telefon w drugiej ręce. Działa bardzo sprawnie i odblokowuje nam ekran o rozmiarze 5,9 cala. Jest to jeden z mniejszych ekranów, które są dostępne obecnie na rynku, no i to jest smartfon, który może pochwalić się całkiem niezłym tym ekranem, dlatego że jest to produkcja Samsunga. Jeśli chodzi o proporcje 20 do 9, jest to ekran AMOLEDowy o odświeżaniu 120 Hz, więc wrażenie płynności jest potęgowane, AMOLEDy świetnie oddają kolory, podkręcają wszystko, mają bardzo dobry kontrast, no i przede wszystkim perfekcyjne czernie. To, o czym warto też wspomnieć, to maksymalna szczytowa jasność w trybie HDR, która wynosi aż 1100 nitów, co jest wartością ponadprzeciętną, która świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów, na przykład na łące w pełnym słońcu. Teraz przejdźmy do nakładki i specyfikacji. I tutaj znowu plus dla Asusa, dlatego że kiedyś Asus myślał, że musi mieć milion swoich aplikacji. Odpalało się jakiegoś Zenfona i on miał preinstalowanych wszystkich aplikacji Asusa 30, które można było tylko i wyłącznie używać na Asusie. No ale poszli oni po rozum do głowy i w tej chwili czegoś takiego nie ma. Jeśli chodzi o nakładkę, ona się nazywa Zen UI, natomiast z tego Zen jest tylko to, co najlepsze. Nie musicie się martwić o śmieci, których już po prostu nie ma. Nakładka jest bardzo zbliżona do czystego Androida, co może się podobać, bo raz, że jest intuicyjna w obsłudze, a dwa, że działa bardzo, bardzo sprawnie i szybko. Jeśli chodzi o takie smaczki, oczywiście są pewne rzeczy, z których Asus słynie, chociażby Jean Gear, który znacie z niedawno recenzowanego ROGa. Jest parę dodatków, takie jak personalizowane gesty, czy na przykład możliwość zrobienia zrzutu ekranu po dotknięciu dwukrotnie plecków. Oczywiście Zen UI działa w oparciu o Androida 12. Sprawne działanie to nie tylko ekran o podwyższonym odświeżaniu, ale także świetna specyfikacja. No i tutaj Zenfone może pochwalić się tym, że jest pełnoprawnym flagowcem. No i że mały znaczy wariat, dlatego że mamy tutaj Snapdragona 8 Plus Gen 1, czyli najnowszy procesor podkręcony, który chociażby jest też w gamingowej wersji Asusa, czyli w ROGfonie. Dodatkowo wspierany, uwaga, 16 GB RAMu, co powoduje, że ten telefon naprawdę ciężko zdusić. Jedyne co mu przeszkadza, to fakt, że mały gabaryt równa się szybkie grzanie i rzeczywiście tak jest. Kiedy obciążycie mocniej ten telefon, on potrafi zrobić się cieplejszy, natomiast i tak daje sobie świetnie radę i aż tak bardzo nie traci na wydajności, chociażby w bardziej wymagających grach. Natomiast no niestety schłodzenie mniejszego rozmiaru i rozprowadzenie ciepła jest trudniejsze, no niestety fizyki nie oszukasz. Jeszcze parę słów o dodatkach, dlatego że do Asusa możemy opcjonalnie wyposażyć się w dodatkowe case'y. Case podstawowy jest w zestawie, on jest całkiem fajny, chroni nam podstawowe rzeczy i przede wszystkim rogi telefonu, a także obudowę aparatów. Natomiast fajnym zabiegiem jest case, gdzie możemy sobie doczepić dowolne akcesoria. Jak widzicie, one są montowane na takie zaciski i tutaj na przykład jest portfel, który można spokojnie porównać z tym, który daje Apple na MagSafe. Różnica jest taka, że raz, że mocniej się trzyma, bo to nie jest magnes, tylko fizyczne wciśnięcie, a dwa, że tu jest silikon, więc jeśli włożycie tutaj kartę, to naprawdę ciężko ją nawet wyciągnąć ręką, a nie musicie się obawiać tym bardziej o to, że na przykład wypadnie Wam podczas
jakiegoś tam gwałtownego ruchu telefonem. Ten portfelik możemy w bardzo łatwy sposób zamienić na podstawkę. Jak widzicie, adaptacja tych gadżetów jest banalnie prosta, wystarczy po prostu wczepić je w odpowiednie miejsce. No a podstawka służy nam do tego, żeby można sobie ten telefon było wygodnie postawić podczas oglądania filmu. Flagowy telefon to też flagowy aparat i tutaj niestety Asus troszeczkę kuleje. Jeśli chodzi o główny aparat, mamy tutaj sensor Sony IMX766, czyli dobrze znany nam sensor z innych telefonów. On sobie świetnie radzi w dzień, dodatkowo ma tutaj oczywiście optyczną stabilizację. Asus chwali się, że jest to gimbal sześcioosiowy. Rzeczywiście stabilizacja działa, możemy ją połączyć z elektroniczną, ona się nazywa wtedy super stabilizacja. Jest to ogranicza wtedy nagrywanie wideo w 4K i w 8K, natomiast w 1080p jesteście w stanie nagrać wideo, które rzeczywiście jest stabilizowane bardzo dobrze i nawet podczas dynamicznego biegu ten telefon jest w stanie robić stabilne ujęcie. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, zdjęcia wychodzą ok w dzień z głównego aparatu, w nocy też nie jest źle, szczególnie kiedy użyjemy trybu nocnego, mamy tam automatyczny czas naświetlania, bardzo podobny do iPhone'a, gdzie sam aparat dobiera oczywiście czas naświetlania, mniej więcej 3-4 sekundy, no i fajnie podkręca nam niebo, zwiększa kontrast i te zdjęcia z głównego aparatu, powiedzmy, nazwijmy je przeciętne plus, jak na tę półkę cenową. Natomiast kiedy odpalimy szeroki kąt, oj, to tam się dzieje wiele złego. Niestety. Szeroki kąt 113 stopni, IMX363, natomiast nie dowozi. Bardzo duże różnice między głównym obiektywem a szerokim, jeśli chodzi o pobór balansu bieli. Jest to strasznie widoczne na zdjęciach, kiedy robicie je jedno po drugim, w tym samym miejscu, z tym samym światłem. Zawiodłem się dosyć mocno. Szumy są okropne. Nie jest w stanie wyciągnąć szczegółów. Wszystko jest poszarpane. Jeśli przybliżycie sobie jakieś zdjęcie i chcecie zerknąć na szczegóły, to niestety szczegółowości praktycznie tam nie ma. Więc szeroki kąt jest użyteczny tylko i wyłącznie podczas po prostu jasnych dni, a nie podczas zdjęć nocnych. Fajne jest to, że jest tryb nocny na szerokim kącie, nie zawsze się to zdarza. Druga sprawa to fakt, że możemy nagrywać szerokim kątem 4K i dodatkowo mamy tam możliwość korekcji dystorsji, czyli tych zagięć. No i tak jak już mówiłem, nagrywanie 4K do 60 klatek i 8K do 24 klatek, tylko wtedy trzeba wyłączyć tam super stabilizację. Dwa słowa o baterii, bo telefon jest dość mały, natomiast ogniwo nie jest aż tak małe. 4300 mAh i 30-watowe ładowanie. Ładowarka 30W nie jest zbyt szybka jak na dzisiejsze standardy, więc musicie liczyć się z tym, że telefon do pełna ładuje się w okolicy godziny 15, godziny 30. Jeśli chodzi o wytrzymałość na baterii, nie jest źle, jeśli zbyt telefonu nie obciążycie. On jest w stanie Wam wytrzymać mniej więcej 4 do 5 godzin używania na ekranie, natomiast kiedy go bardziej obciążycie, niestety tej energii idzie więcej, a bateria ma tylko i aż 4300 mAh. Na plus pełna wodoodporność IP68, więc do 30 minut, do 1,5 metra możecie ten telefon zanurzyć w wodzie. No i oczywiście na bardzo duży plus jest jack. Mało we flagowcach jest jacków, Asus to podtrzymuje, więc tutaj ogromny szacun, że na górze znajdziecie gniazdo 3,5 mm. Z dodatków jest dual SIM, więc to na duży plus. Są głośniki stereo, jest także NFC, więc bez problemu zapłacicie tym telefonem zbliżeniowo. No i tak przechodząc do podsumowania, czym jest Asus Zenfone 9? Jest to na pewno bardzo dobry flagowiec, który ma kompaktowe rozmiary, więc ktoś, kto decyduje się na małego smartfona, nie musi decydować się jednocześnie na małą wydajność, więc tutaj naprawdę duży plus. Delikatnie lepsze aparaty i byłby to jeden z ciekawszych telefonów na rynku dla osób, które mają małe dłonie albo szukają po prostu małego smartfona. No i też między innymi dla kobiet, które lubią zasadniczo małe, kompaktowe telefoniki. Ciężko doczepić mi się ogółu, dlatego że tak naprawdę konkurencja na rynku jest na tyle mała, że cieszmy się, że te telefony w ogóle wychodzą i jeśli ktoś szuka małego smartfona i chce mieć zbliżonego, czystego Androida, to najbliżej Zenfonowi właśnie do tego rozwiązania. Jeśli natomiast chodzi o cenę, jak na flagowca nie jest tak źle, chociaż wolałbym dopłacić paręset złotych, żeby mieć jednak troszeczkę lepsze aparaty. Natomiast aktualną cenę oczywiście sprawdzicie w opisie, więc jest, powiedzmy, że rozsądnym wyborem dla osoby, która szuka flagowca. No i właśnie w tych kompaktowych, małych rozmiarach. Mi się z tego telefonu korzystało bardzo przyjemnie, ma bardzo fajny rozmiar, kompaktowy, poręczny, a jednocześnie bardzo wydajny. No i tak naprawdę telefon absolutnie do wszystkiego, który mogę serdecznie polecić, jeśli ktoś szuka czegoś małego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeszcze raz bardzo przepraszam za mój głos. Jeśli chcecie oczywiście podyskutować o Zenfonie 9, sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!